Horoskopy dla powietrznych znaków zodiaku na miesiąc październik. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa, znaki żywiołu powietrza. I zobaczymy sobie najpierw dla wag, ponieważ wagi mają urodziny, co pokażą karty tarota na następny miesiąc. Przepraszam za mój głos, ale troszeczkę jestem przeziębiona, jak słyszycie, ale mam nadzieję, że dam radę. Kochani, korzystam dzisiaj z kart tarota Złoty Tarot wydania polskiego. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zostańcie tutaj z nami. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, a wtedy, kochani, dostaniecie powiadomienia o każdej mojej nowej premierce, o każdej nowej wróżbie, tak? Niezależnie, czy dotyczy ona tematów miłosnych, czy horoskopów, czy porad, czy rytuałów, czy innych jakichś tutaj tematów związanych z pieniędzmi, z finansami, porady z różnych kart tarota, Lenormanda, anielskich, cygańskich. Więc zapraszam do subskrypcji. Oczywiście zapraszam również do lajkowania z kciuczkiem w górę i komentowania. Komentujcie, czy w jakiś sposób te wróżby Was dotykają uczuciowo, emocjonalnie, czy rezonują z Wami. Dobrze, żeby nie nadwyrężać tutaj moich strun głosowych, zaczynamy, kochani. Najpierw robię dla wagi z okazji urodzin wagi. Proszę o wskazówkę dla wagi. Proszę o wskazówkę dla wagi. Proszę o wskazówkę dla wagi na październik. 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 Wow, król kielichów, kochani. Być może nowa miłość, być może ktoś, kto jest w Was zakochany, król kielichów. Nowa miłość, nowy romans, nowy związek, nowy partner, nowa relacja lub jeśli nie potrzebujecie nowej relacji, nowego partnera, to ktoś, kto jest już, tak, z Wami w relacji lub w małżeństwie i rzeczywiście jest tutaj zakochany, jest miłość, są uczucia, jest romantyczność, są piękne, romantyczne emocje, wibracje. Król kielichów to osoba od Was starsza, stanowcza, pewna siebie, która jest tutaj bardzo romantyczna, romansowa, flirtowna, jest uczuciowa, delikatna, pełna pięknych emocji, o których umie, potrafi mówić. Jakiś romantyczny miesiąc, październik zapowiada się dla wag. Zobaczmy, kochani, w przełożeniu jeszcze, co nam wyszło, bo nie wiem. Dziewięć buław. Dziewięć buław w przełożeniu i tutaj na pewno będzie miesiąc październik dla wag bardzo, kochani, romantycznym miesiącem, pełnym uczuć. Zwrócić powinniście uwagę na emocje, uczucia, związek, Waszą właśnie relację, tak? Na romantyczność. Dziewięć buław w przełożeniu mówi o tym, że być może jesteście zrezygnowani, że nie macie nadziei na to, że kogoś poznacie, że coś nowego się wykluje, że będziecie szczęśliwi w miłości. Jakieś jesteście już tym tematem zmęczone. Być może miałyście tylko pecha lub nie mogłyście znaleźć tej miłości prawdziwej, wspaniałej, ale miesiąc październik jakby tutaj pokazuje romantyczne sprawy.
sprawy jakiegoś nowego partnera, partnerki, mężczyzny, kochanka, wielbiciela, adoratora. Więc skupcie się przede wszystkim na sprawach miłosnych w październiku. Dziękuję uwagą i zapraszam, kochani, teraz bliźnięta. Proszę o wskazówkę dla bliźniąt. Proszę o wskazówkę dla bliźniąt. Proszę o wskazówkę dla bliźniąt na październik. 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 Karta już wypadła, dobrze. Wow, 8 mieczy, kochani. Kochane bliźnięta, jesteście jacyś zablokowani. 8 mieczy. Karta blokad. Nic nie chcecie widzieć, nic nie chcecie słyszeć. Oczy zamknięte, uszy zamknięte. 8 mieczy mówi o pułapce, klatce mentalnej. Boicie się wyjść z własnej klatki mentalnej i wierzycie w coś, że coś musicie. Wasza mentalność jest zamknięta w klatce. W tej klatce jesteście pasywni, nie możecie się ruszyć, jakby sparaliżowani. Myślicie tylko głową, głową, głową na poziomie mentalnym. Wokoło was nic nie widzicie, nic nie słyszycie. Jesteście pasywni, statyczni. Boicie się zmian, boicie się czegoś nowego. Jakby wasze przekonania, wasze wszystkie jakieś reguły, czy wychowanie, czy religia tutaj was ogranicza. Ponieważ wierzycie w coś, że coś tak należy robić, że to tak musi być. I tym się ograniczacie, tym ograniczacie swój własny rozwój w jakiejkolwiek dziedzinie, czy w miłości, czy w zawodzie, czy w finansach. Blokady. Absolutne, totalne blokady, w których jesteście. I z tych blokad, z tej mentalności musicie, kochane bliźnięta, wyjść, wykaraskać się w miesiącu październiku i zmierzać do swoich celów. Mamy w przełożeniu Króla Buław. Czyli zmierzać odważnie, pewni siebie do swoich celów, do osiągnięcia tych celów. Stawiać sobie nowe wyzwania, nowe cele i podążać w ich kierunku. Król Buław mówi o aktywności, o tym, że należy wyjść z tej pułapki bliźnięta i być aktywnym. Aktywnym, działać energicznie, pewnie siebie, odważnie, bez żadnych wątpliwości. Czyli tutaj z tej klatki mentalnej, z tej pasywności macie w październiku przejść do aktywności. Król Buław to totalnie aktywna osobowość, energiczna, charyzmatyczna. Także tutaj jest wasze zadanie jasne. Wyjdźcie z tych więzów, wyjdźcie z wszystkich struktur, które was paraliżują i przejdźcie do akcji, walczcie o siebie, o swoje cele, o swoje racje. Dziękuję bliźniętom i zapraszam wodników. Teraz wyciągnę radę dla wodników na miesiąc październik. Proszę o radę dla wodników na miesiąc październik. Proszę o radę dla wodników na miesiąc październik. Proszę o radę dla wodników na miesiąc październik.
Proszę o radę dla wodników na miesiąc październik. Proszę o radę dla wodników na miesiąc październik. Proszę o poradę dla wodników na październik. Wow, 3 kielichy, kochani. Wodniki, dla Was jest ważna współpraca z innymi, z zespołem. Radość, być może jakiś wyjazd wspólny, tak? Gdzieś tutaj na łono natury. Wino, muzyka, śpiew, radość, radosny czas, socjalne kontakty, socjalna, nie wiem, jakaś więź, tak? Z przyjaciółmi, z kolegami, znajomymi, z współpracownikami. Praca z teamem, tak? Różne wspólne projekty, pomysły, nowe, miło spędzony czas na rozmowach, być może na zabawie. Kochani, to jest jeden aspekt tej karty i mamy tutaj znowu w przełożeniu 8 mieczy, czyli wyjdź z tych pętów, wodniku, i nie bój się pracować w zespole z innymi ludźmi, zaufaj innym ludziom. I nie bądź sam, nie izoluj się, nie wchodź w taką pułapkę mentalną sam sobą, nie bądź odseperowany, nie bądź samotny, tak? Tylko tutaj współpracuj z innymi, zespołowo, tylko praca zespołowa, tylko praca wspólna nad wspólnymi projektami lub wspólne socjalne kontakty tutaj mogą Ci pomóc. W innym znaczeniu tej karty wszyscy ci, którzy znajdują się w trójkątach miłosnych, w jakichś trójkach, tak? Niezależnie czy to jakieś afery, czy przyjaźń plus, czy jakaś, nie wiem, tylko seksualna przygoda, ale wszyscy ci, którzy znajdują się w trójkach, powinniście z tego wyjść, ponieważ to Was ogranicza, to Was tutaj bardzo jakby blokuje, paraliżuje i nie rozwija na przyszłość. Także wszyscy ci, którzy są w trójkątach miłosnych, w trójkach, proszę zerwać te pęty, zerwać te wszystkie tutaj więzły i wyjść z tej klatki, ponieważ ani ten związek trójkowy się nie rozwija, ani Wy tutaj w swojej osobowości też nie rozwijacie się w tej relacji. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo, i dziękuję wszystkim znakom żywiołu powietrza. Dziękuję Wam, bliźnięta, wagi i wodniki. Wszystkim wagom życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ponieważ jeszcze do końca października, to znaczy dokładnie do 23 października, wagi będą miały urodziny, więc wszystkiego co najlepsze. I do usłyszenia już wkrótce.